Jestem Gimpel Głupek. Nie uważam się za głupiego, ale ludzie tak mnie przezywają. Zaczęli tak na mnie wołać jeszcze w Hederze. Miałem 7 przezwisk. Ciołek, osioł, kiep, gamoń, głąb, dureń i głupek. I to ostatnie przylgnęło do mnie. A na czym polegała moja głupota? Na tym, że łatwo można było mnie nabrać i łatwo oszukać. Gdy mi powiedziano: Gimpel, rabinowa urodziła i rabin odwołał na dziś naukę. Nie przyszedłem do Hederu. No i okazało się, że to było kłamstwo. A skąd ja mogłem wiedzieć? Bo nie miała brzucha. Miała, nie miała. Nie przyglądam się brzuchowi rabinowej. A czy to dowód głupoty? Ale łobuziaki śmiały się ze mnie, chichotały, struchały marchewkę na palcach, wykrzykując: Gimpel, pimpel, entele, pentele. I zamiast rodzynków, którymi częstuje się gości położnicy, wtryniono mi garść kozich bobków. A jak tak na mnie popatrzeć, to można się zorientować, że nie byłem chucherkiem. Gdybym wyrżnął kogoś w gębę, to by się zatoczył aż pod Kraków. Ale z natury nie jestem zabijaką. Niech stracę, mówię sobie. Raz wracając z Hederu, usłyszałem szczekanie psa. Nie boję się psów, ale też nie chcę z nimi zaczynać. Może się zdarzyć wściekły, a taki jak ci ukąsi, to umarł w butach. Wziąłem więc z nogi za pas, a tu wszyscy na rynku turlają się ze śmiechu. To nie był pies, tylko lejba złodziej jego gęś kopnie. No skąd mogłem wiedzieć? Ujadał jak prawdziwa suka. Gdy te szczury poczuły, że daje się nabierać, to każdy chciał sobie na mnie użyć. Gimpel, król przyjeżdża do Frampola. Gimpel, w Turobinie spadł księżyc. Gimpel, ta gapa chodełę znalazła skarb obok kąpieliska. A ja, bałwan, wierzyłem, bo po pierwsze, wszystko może się zdarzyć, jak to jest napisane w... nie pamiętam gdzie. A po drugie, musiałem wierzyć. Jak wszyscy zawezmą się na człowieka, to co można zrobić? Gdy tylko próbowałem powątpiewać w ich prawdomówność, zaczynało się przysięganie, zaklinanie i wszyscy strasznie rozgorączkowani wołali: jakże to nie wierzysz? Masz cały Frampol za kłamców, a więc co miałem robić? Wierzyłem! I niech tym błaznom będzie na zdrowie. Sierotą byłem. Dziadek, który mnie chował, zezował już w stronę ziemi. W końcu oddano mnie do piekarza. Nie pytajcie, co tam ze mną wyprawiali. Każda dziewucha, każda mężatka, która przychodziła z ciastkami, żeby je upiec, albo przynosiła blachę z łazankami do wysuszenia, musiała choć raz mnie nabrać. Gimpel, na niebie odbywa się targ. Gimpel, rabin się ocielił i to w 7 miesiącu. Krowa przeleciała nad dachem i zniosła mosiężne jaja. Raz przyszedł jeden młodzik, żeby kupić świeży podpłomyk i nagle powiada: Gimpel, co z tobą? Ty tu przebierasz łopatą, a tam przyszedł Mesjasz. Odbywa się zmartwychwstanie. Jak to mówię? Przecież nie było słychać trąbienia wróg. Coś ty głuchy, woła. I wszyscy z miejsca mu potakują: tak, to prawda, słyszeliśmy. I w tym momencie wchodzi rajce, ta co z wosku świece ciągnie, i swoim ochrypłym głosem wykrzykuje: Gimpel, twoje tatę, mamę wstali z grobu, szukają cię wszędzie.
Mógłbym powiedzieć, że doskonale wiedziałem, iż to wszystko jest wyssane z palca. Ale przecież, skoro ludzie mówią, a może jednak, a co ja stracę? Wkładam kaftan i wychodzę na zewnątrz. No, zrobili mi taką kocią muzykę, że nie mogłem się pozbierać. Przysiągłem sobie nigdy więcej nie wierzyć. Ale i tak też było niedobrze. Skołowało mnie do tego stopnia, że już nie wiedziałem, gdzie się zaczyna, a gdzie się kończy. I udałem się do rabina po radę, a on powiada, jest napisane, bądź raczej głupcem przez wszystkie lata, niż przez godzinę nikczemnikiem. Ty nie jesteś, powiada głupcy. Głupcami są oni. A ten, kto w życiu doczesnym poniża drugiego, traci życie przyszłe. Mimo to nabrała mnie córka rabina. Gdy wychodziłem, zawołała mnie. Czy pocałowałeś już ścianę? Mówię, że nie, bo i po co? A na to ona. Jest taki przepis. Jak się przychodzi do rabina, to trzeba pocałować ściany. A niech tam pocałowałem futrynę, czy to mnie co kosztuje? A ona, jak nie parsknie śmiechem, pokazała sztukę, utargowała u gimpla. Chciałem już uciec do innego miasta, ale ludzie zaczęli mnie swatać. Mało powiedzieć swatać. Obrywali mi poły, uszy mi puchły. Jedna była zamężna, wmawiano mi, że jest panną. Druga kulała, ale przekonywano mnie, że robi to dla dodania sobie wdzięku. Swatali mi też jedną, co miała bękarta, ale twierdzili, że to młodszy brat. Gadacie po próżnicy, powiedziałem. Z ladacznicą pod baldachim nie pójdę. No to oni. Jak ty już tak ładnie mówisz, to zaciągniemy cię do rabina i zapłacisz karę za zniesławienie żydowskiej córki. Zrozumiałem, że już cało z ich rąk nie wyjdę. No i myślę sobie, pal sześć. Nie można przecież do końca życia być jak ten kołek w płocie. No i udałem się do jej lepianki na piaskach, a jazgotliwa czereda poganiała mnie jak niedźwiedzia. Zatrzymali się jednak, kiedyśmy doszli do studni. Z Elkę nie chcieli zaczynać. Znali jej niewyparzoną buźkę. Wszedłem do środka. Cały dom to był jeden pokoik bez sionki. Na sznurach suszyła się bielizna, a ona stała bosa przy bali. Ubrana była w barchanową sukienkę. Miała dwa warkoczyki zwinięte wokół uszu, jak nie przymierzając się ich za. I aż mi dech zaparło. Ona, to było jasne, wiedziała już po co przychodzę. Bo rzuciła na mnie okiem i powiedziała, przylaz, kocurek. A jednak pojawił się ten frajer, czort z tobą, weź stołek i siadaj. Powiedziałem jej wszystko, co o niej słyszałem i pytam. Czy ty naprawdę jesteś dziewicą? I czyżby ten gagatek Jehiel był rzeczywiście twoim braciszkiem? Nie kpij ze mnie, proszę ją, bo jestem sierotą. A ja także jestem sierotą, mówi ona. Jeśli kpię z ciebie, to niech mi pypeć na języku wyrośnie. Ale niech nikt sobie nie myśli, że można mnie wystawić do wiatru. Chcę, mówi, 50 guldenów posagu i wyprawę. A jeżeli nie, to mogą mnie wszyscy w tego, jak to się nazywa, pocałować. Na to ja.
posag daje przecież narzeczona, a nie narzeczony. A na to ona, ty się ze mną nie targuj, tak to tak, nie to nie i wynoś się. Myślałem, że już z tej mąki chleba nie będzie. Ale jak trzeba, to ludzie pieniądze znajdą. Zebrali, ile żądała i doszło do ślubu. Jaki to był ślub? Lepiej nie mówić. Baldachim ustawiono na cmentarzu obok kostnicy. Podczas spisywania warunków ślubu usłyszałem pytanie, czy narzeczona jest rozwódką, czy wdową? Jedno i drugie, odparła jakaś kumoszka. Zrobiło mi się ciemno przed oczami. Ale co mogłem zrobić? Uciec pod baldachimu? Zagrali jak trzeba, odtańczyli co należy. Jakaś babcia chichocząc wręczyła mi weselny kołacz. Bractwo się popiło, weselny kawalarz odprawił modły, jakie odmawia się po zmarłym. A i zebrało się dużo podarków ślubnych. Stolnica, kilka mioteł, baran, dzieża, warząchew, całe gospodarstwo. Patrzę, a tu dwóch chłopaków niesie kołyskę. Po co tu kołyska, pytam? Niech cię o to głowa nie boli, mówią. Tak powinno być, przyda się. Zaczynałem sobie powolutku zdawać sprawę, że mnie nieźle urządzili. Ale jeśli się nad tym zastanowić, to co straciłem? A zresztą pomyślałem, odczekam i zobaczę, co z tego wyniknie. Przecież to niemożliwe, żeby całe miasto zwariowało. W nocy przychodzę do mojej żony, a ona mnie nie wpuszcza do łóżka. No jakżeż to tak, mówię? Po to przecież braliśmy ślub. A na to ona, stałam się trefna. Trefna? Toż niedawniej jak wczoraj prowadzono cię z kapelą do oczyszczającej kąpieli w mykwie. Na to ona, dziś nie jest wczoraj, wczoraj nie jest dziś, nie podoba ci się, zabieraj manatki. Krótko mówiąc, czekałem. No i doczekałem się. Nie minęły 4 miesiące, a moja Elke zaczyna rodzić. Cały frampol śmiał się w kółak, ale co ja mogłem zrobić? Ona wiła się w bólach, darła paznokciami ścianę, gimpel krzyczała, koniec ze mną, wybacz mi. Pokój napełnił się kobietami, znoszono gary wody, a ona darła się w niebogłosy. Pobiegłem do bużnicy odmawiać psalmy. Łobuzom więcej nie trzeba, ja stałem w kącie, modliłem się do Pana Boga, a oni natrząsali się ze mnie. Módl się, od tego się w ciąży nie zachodzi. Jakiś wyrostek podsunął mi pod nos garściana. Jedz, jedz, powiedział, barany to lubią. Ale co tu gadać, swoją rację to on miał. Na szczęście urodziła wreszcie. Był to chłopiec. W piątek wieczór w bużnicy szamec nagle wszedł na podwyższenie, uderzył w dłonią stół i obwieścił. Wielce majętny reb Gimpel zaprasza wszystkich na uroczystość powitania syna. Cała bużnica wybuchnęła śmiechem. Poczułem się tak, jak gdyby napluto mi w twarz. Ale co mogłem zrobić? Mimo wszystko do mnie należało patronowanie tej uroczystości. A zbiegło się pół miasta, nie można było szpilki wetknąć. Kobiety przyniosły groch z pieprzem, a z szynku przywieziono beczkę piwa. Jadłem i piłem tak jak wszyscy, goście życzyli mi szczęścia i pomyślności. A chłopcu nadałem imię po moim ojcu, niech spoczywa w pokoju. I kiedy wszyscy się rozeszli, zostałem sam z położnicą. Wychyliła głowę zza zasłony i zawołała, żebym podszedł.
Gimpel powiedziała, czemu nic nie mówisz? Okręt z kwaśnym mlekiem ci zatonął. A co mam mówić, odparłem, wystrugałaś mi dobry numer. Gdyby moja mama tego dożyła, to by umarła jeszcze raz. A na to ona, wariat jesteś, czy co? Jaki wariat, mówię. Jak można zrobić z mężczyzny takiego durnia? Co jest z tobą, zapytała, co ci po łbie chodzi? No i jasne było, że muszę się z nią rozmówić bez ogródek, więc powiadam, czy tak się postępuje z sierotą? Urodziłaś bękarta! A ona, wybij sobie z głowy te głupstwa, to jest twoje dziecko. Jakżeż to może być moje dziecko, kiedy urodziła się w 17 tygodni po ślubie? Na to ona zaczyna mi wmawiać, że dziecko jest 7-miesięczne. 7-miesięczne to 7-miesięczne, ale nie 5-miesięczne. Na to ona opowiada mi, że miała babkę, która nigdy nie była w ciąży dłużej niż 5 miesięcy, a ona Elkę wdała się w nią jota w jotę. Zaklinała się przy tym na wszystkie świętości i to tak, że gdyby goj na targu przemawiał takimi słowami, to człowiek musiałby mu uwierzyć. Ale ja, prawdę mówiąc, nie uwierzyłem. Nazajutrz rozmawiałem o tym z Mełamedem. Nauczyciel, pomyślałem, może mi coś wytłumaczy. I rzeczywiście powiedział mi, że taka sprawa wspomniana jest w komentarzu do Talmudu. Adam i Ewa weszli do łóżka we dwoje, a zeszli we czworo. No a każda kobieta, powiada, jest przecież prawnuczką pramatki Ewy. Czy Elke jest gorsza od pramatki rodu ludzkiego? Tak czy siak, zamącił mi w głowie. Zresztą co to można wiedzieć? Przecież powiadają, że Jezusek wcale ojca nie miał. Zaczynałem już zapominać o moim nieszczęściu, a polubiłem dzieciaka okropnie. I on mnie też lubił. Ilekroć mnie tylko zobaczył, wyciągał łapki, żem go wziął na ręce. Kiedy zanosił się od płaczu albo się krztusił, tylko ja mogłem go uspokoić. Kupiłem mu kościane kółeczko i czapeczkę w złoto wyszywaną. W każdy piątek i świątek rzucano na niego uroki, a ja latałem, żeby je odczyniać. Jarowałem wtedy jak wół. Kiedy taki pisklak jest w domu, to potrzeby są większe. I wyznam szczerze, nie mogę powiedzieć, żebym Elkę nienawidził. Choć przeklinała mnie i wyzywała od ostatnich, gotów byłem ścierać pyłek sprzed jej nóg. Była w niej jakaś moc. Czasem to spojrzało tym swoim oczkiem, że człowiek cały dręciał. No i jak otwierała tę słodką buźkę, to ziało z niej ogniem i siarką, ale dla mnie to było tak pełne wdzięku, że całowałbym każde jej słowo. Ona dźga mnie pod 7 żebro, sypie mi sól na rany, a ja jestem w niebo wzięty. Codziennie prócz chleba i bułeczek przynosiłem chałkę, którą sam dla niej piekłem. Dla niej też stałem się złodziejem. Tak, kradłem. Co się dało? Tu kawałek ciasta, tam makaronik, stąd wydłubałem rodzynek, stamtąd migdałek. Wstyd powiedzieć, wykradałem z przynoszonych do piekarni szabasowych czulentów skrawki mięsa. Odrobinę kugla, nóżkę kurczaka, plasterek nadziewanej szyjki, co tylko się dało. I ona to zjadała i stawała się tłuściutka i coraz piękniejsza. Przez cały tydzień nie nocowałem w domu, dopiero w piątek wieczór przychodziłem do niej. Ale ona zawsze znajdowała jakiś wykręt. To ją gniotło w dołku.
to kłuło w boku, albo męczyła ją czkawka, albo bolała głowa. No jeszcze różne babskie sprawy, diabli mnie brali. Na domiar złego ten i brat, ten dękart podrósł i bił mnie. A kiedy próbowałem mu oddać, to Elkę tak darła mordę, że mi się czarno robiło przed oczami. 10 razy dziennie straszyła mnie rozwodem. I na moim miejscu uciekłby, gdzie pieprz rośnie, ale ja jestem z natury ustępliwy. Zresztą, co można było zrobić? Widocznie Bóg po to dał plecy człowiekowi, żeby na nich dźwigać ciężary. Pewnej nocy zdarzyło się w piekarni nieszczęście. Piec popękał. I to tak, że omal nie doszło do pożaru. Nie można już było pracować, więc poszedłem do domu. Niech ja sobie choć raz pomyślałem, zakosztuję w środku tygodnia spania we własnym łóżku. Bałem się, że obudzę maleństwo, więc wszedłem do mieszkania na palcach. Wchodzę do pokoju i słyszę coś jakby podwójne chrapanie. Jedno jest cieniutkie, a drugie takie, jakby je wydawał zarzynany wół. I to mi się od razu nie podobało. Podchodzę do łóżka i aż mnie zamroczyło. Obok Elkę leży mężczyzna. Inny na moim miejscu podniósłby takie rabanie, że pół miasta by się zleciało. Ale ja sobie pomyślałem, po co budzić dziecko? Co zawiniła ta biedna kruszyna? No cóż, wróciłem do piekarni i położyłem się na workach z mąką. Do świtu nie zmrużyłem oka. Trzęsło mną jak w febrze. A, chyba dość już tego, pomyślałem sobie. Jak długo można być takim osłem? Gimpel, nie daj sobie więcej dmuchać w kaszę. Nawet głupota Gimpla też ma swoje granice. I rano udałem się do Rebego, żeby go spytać o radę. Od razu posłał po Elkę. W miasteczku zrobił się rwetes. Moja żona przyszła z dzieciaczkiem na ręku, jak to ona kłamała Rebemu w żywe oczy. On zwariował, krzyczała, nie mam zielonego pojęcia, o czym mówi. Obecni upominali ją, ostrzegali, walili nawet pięścią w stół, a ona upierała się przy swoim. To wszystko jest podło, oszczerstwo, wołała. A po jej stronie stanęli handlarze końmi i rzeźnicy. A jeden z nich, młody, podszedł do mnie i powiada: Gimpel, masz u nas krechę. Tymczasem dziecko się rozwrzeszczało, trzeba było biedactwu zmienić pieluchy. A że w pokoju rabinackiego sądu stała szafa arki przymierza ze świętymi rodałami, kazano Elkę wyjść. A i Rebe, mówię, co ja mam robić? A na to on: musisz się natychmiast rozwieść. A jeżeli ona się nie zgodzi na rozwód, pytam. Jak się nie zgodzi, to będziesz miał związane ręce, powiada. No, dobrze, Rebe. Zastanowię się. Nie ma się nad czym zastanawiać, mówił rabin. Nie wolno ci być z nią pod jednym dachem. A jak zechce zobaczyć dziecko? Pytam. Nie powinieneś oglądać dziecka? Zostaw tę nierządnicę razem jej z bękartami. I rabin wydał wyrok, że nie wolno mi nawet przekroczyć progu jej domu. Nigdy! Jak długo będę żył? W ciągu dnia znosiłem to jakoś. No cóż myślałem, wrzód musiał pęknąć. Ale nocą, kiedy kładłem się na workach, było mi bardzo ciężko. Brała mnie tęsknota do niej, do dziecka. Chciałem się na nią gniewać, ale nie mogłem. To właśnie jest moje nieszczęście, że nie umiem się gniewać. Próbowałem sobie tłumaczyć.
Po pierwsze, mało to głupstw człowiek popełnia. Ten drab pewnie zalecał się do niej, może dał jej jakiś podarek, a kobieta, wiadomo, ma długie włosy i krótki rozum, dała się złapać na lepi. Po drugie, jeżeli ona tak zaprzecza, to może naprawdę mi się to wszystko przywidziało. Zdarza się, że człowiekowi zamajaczy jakaś postać, a jak podejdzie bliżej, to nikogo nie ma. Jeśli tak, to Elke dzieje się krzywda, pomyślałem i zacząłem płakać. Łkałem tak, że aż mąka zmokła. Nazajutrz poszedłem znowu do rabina i powiedziałem, że się pomyliłem. Popatrzył na mnie, zapisał to gęsim piórem i orzekł, że wyśle sprawę do rozpatrzenia innym rabinom i ostrzegł mnie, że dopóki nie będzie odpowiedzi, nie wolno mi się zbliżyć do żony. Wolno mi natomiast posyłać jej pieczywo i pieniądze na utrzymanie. 3/4 roku minęło, zanim rabini doszli między sobą do porozumienia. Listy chodziły tam i z powrotem. A nie sądziłem, że nad taką sprawą można tak długo ślęczyć i że wymaga ona aż tyle mądrych studiów. A w tym czasie Elke zdążyła urodzić jeszcze jedno dziecko. A tym razem była to dziewczynka. W Bużnicy w sabat odprawiłem modły za pomyślność położnicy. Wezwano mnie uroczyście do tory i małej nadałem imię mojej teściowej, niech spoczywa w pokoju. Cały Frampol bawił się moją hańbą. Wszyscy przychodzący do piekarni mieli o czym mleć swoimi prostackimi jęzorami. Ale nie słuchałem tego. Postanowiłem odtąd wierzyć we wszystko. Bo co wychodzi z tego, że się nie wierzy, ha? Dziś nie wierzysz żonie, jutro nie będziesz wierzył w Boga. Codziennie posyłałem jej przez czeladnika, który mieszkał w sąsiedztwie, żytni i pszenny chlebek, strucle, placek, kilka jajecznych obwarzanków, a jak się nadarzyło, to i kawał piernika, ciastko albo szarlotkę, wszystko co popadło. A czeladnik był chłopakiem o dobrym sercu. Nieraz dokładał jej ze swojego pieczywa. Dawniej czepiał się mnie, szturkał, dawał mi pszczyczka w nos. Ale odkąd zaczął odwiedzać mój dom, zmienił się nie do poznania i stał się jak do rany przyłóż. Hej, Gimpel, mówił, masz doskonałą żonę i dwoje miłych dzieciaczków. Niech mi Bóg wybaczy, ale nie jesteś ich wart. A co sądzisz o tym? Zapytałem go, co ludzie mówią na jej temat. Ludzie mają długie jęzory, to i lubią nimi mleć, odpowiedział. Powinno cię to obchodzić tyle, co zeszłoroczny śnieg. Pewnego dnia wezwał mnie rabin i pyta. Jesteś pewien, Gimpel, że się myliłeś? No chyba rybę mówię. No jakżeż to mówi? Przecież sam widziałeś. To chyba był jakiś cień, odpowiada. Cień? Pyta. Czego? A ja wyjaśniam. Cień Belki. No, powiada, możesz wracać do domu. Masz wszystko do zawdzięczenia rabinowi z Janowa. On wygrzebał z ksiąg Majmonidesa coś zapomnianego, co pasowało do twojej sprawy. Chwyciłem dłoń Rebego i ucałowałem. Chciałem od razu pobiec do domu. Tak długo przecież nie widziałem żony i dzieci. Potem doszedłem do wniosku, że lepiej iść do roboty i dopiero wieczorem wrócić do domu. Nikomu nie powiedziałem ani słowa,
ale w mojej duszy było wielkie święto. Dziewuchy i mężatki jak zwykle nabijały się ze mnie, ale wcale się tym nie przejmowałem. Gadajcie sobie na zdrowie, prawda jak oliwa na wierzch wypływa. Jeśli u Maimonidesa jest powiedziane, że koszerne, to koszerne. I w nocy, kiedy już przykryłem ciasto, żeby rosło, wziąłem chleb, nasypałem do woreczka bielutkiej mąki i ruszyłem do domu. Jest zima, leży świeży śnieg, w górze stoi księżyc w pełni i niebo skrzy się gwiazdami. Idę raźnym krokiem, a przede mną biegnie długi cień. Chce mi się śpiewać, ale jest już późno i mógłbym pobudzić ludzi. Pogwizdywałem sobie, ale od razu przypomniało mi się, że w nocy nie wolno, bo można przywołać diabły. Milczę więc. Milczę i sadzę długimi krokami, byle szybciej do domu. Psy z gojskich zagród czekają na mnie, a ja sobie myślę, a możecie sobie nawet gardła uszarpać. Wy jesteście tylko zwierzaki, a ja jestem człowiek, mąż przyzwoitej żony i ojciec udanych dzieciaczków. Zbliżyłem się do mojego domu, a serce wali mi jak młotem. Nie czuję przecież strachu, a ono jednak buch, no, ale trzeba wejść. Otwieram po cichutku drzwi i wchodzę. Elke już śpi. Okiennice są zamknięte, ale przez szpary przenika światło księżyca. Zatrzymuję się, zaglądam do kołyski. Widzę drobniutką twarzyczkę małą i od razu czuję, że ją kocham. Od razu w jednej chwili. Już bym wycałował wszystkie jej kosteczki. I potem zbliżam się do łóżka i cóż ja widzę? Elke leży, a obok niej mój czeladnik. W ciągu jednej chwili księżyc zgasł. Zrobiło mi się ciemno w oczach. Ręce i nogi zaczęły drżeć. Moja żona przebudziła się i pyta, kto tu jest. To ja, mruknąłem. Gimpel pyta, skąd się tu wziąłeś? Czy wolno ci tu przychodzić? Rabin tak orzech, odpowiedziałem, a rzuca mną jak w febrze. Posłuchaj mnie, Gimpel mówi, wyjdź do komórki i zajrzyj do kozy. Ona zdaje się jest chora. Zapomniałem wspomnieć, że mieliśmy kozę. Usłyszawszy, że nie domaga, wyszedłem na podwórze. To było miłe stworzonko, przywiązałem się do niej, jak nie przymierzając do człowieka. Podchodzę chwiejnym krokiem do komórki i otwieram drzwiczki. Koza stoi na wszystkich czterech nogach. Obmacuję ją z lewej strony, z prawej, ciągnę za rogi, dotykam wymienia. Nie znajduję nic złego. Chyba nażarła się kory, myślę. Dobranoc, kuzko, mówię, bądź zdrowa. To nieme stworzenie odpowiada mi swoim me. Jakby chciało mi podziękować. Wracam i widzę, że czeladnik wyparował. Gdzie on? Pytam. Gdzie jest ten drab? Jaki drab? Odpowiada pytanie moja żona. No jak to jaki? Ten czeladnik, przecież spałaś z nim. A niechże cię pokręci, ryknęła moja żonka. Niech wszystkie plagi egipskie spadną na twój łeb, oby cię darło i łamało do końca twojego żywota. A tu nagle ni stąd, ni zowąd wyskoczył ten jej niby brat i tak mnie zdzielił pięścią w kark, że o mało nie złamał mi kręgosłupa, a ona wciąż krzyczy. Ty, kretynie, padaczka masz, kołtuna masz, ty nie dojdą. W ciebie chyba diabeł wlazł i zaćmił oczy. Wynoś się stąd, bo jak narobię rabanu, to cały frampol się zleci. A może pomyślałem sobie, coś ze mną nie tak.
i mówię: nie rób mi takich kawałów. Jeszcze tylko tego brakuje, żeby ludzie gadali, że mam do czynienia z nieczystą siłą. Nikt wtedy nie dotknie mojego pieczywa. Krótko mówiąc, ja jakoś ją obłaskawiłem. No skończmy z tym, powiedziała, połóż się i niech cię szlak trafi. Nazajutrz wziąłem czeladnika na stronę i wyłożyłem mu wszystko, co miałem do powiedzenia. Patrzy na mnie, jakbym zleciał z księżyca. I co ty wygadujesz? Żebym tak zdrów był, mówi, że powinieneś iść do lekarza albo do jakiejś starej gojki. Obawiam się, powiada, że brak ci piątej chlebki, ale niech tam, daruje ci i nikomu nie pisne słówka, kamień w wodę. I tak zostało. Będę się skracał. Przeżyłem z moją żoną przeszło 20 lat. Urodziła mi 6 dzieciaczków, 4 dziewczynki i 2 chłopców. Zdarzały się w tym czasie najrozmaitsze rzeczy. Ale ja nic nie widziałem, nic nie słyszałem. Wierzyłem. Wierzyłem i kropka. Rabin powiedział mi kiedyś: dobrze temu, co wierzy. A napisane jest: cadyk swoją wiarą żyje. A tu nagle zaniemogła moja żona. Zaczęło się od drobnostki, malutki guzek na piersi, ale niestety nie było jej sądzone więcej lat. Wydałem na nią majątek. Zapomniałem wspomnieć, że byłem już wtedy właścicielem piekarni i zaliczano mnie we Frampolu do tych bogatszych. Codziennie przychodził do niej felczer. Gdzie tylko była jaka znachorka, to ją sprowadzali do nas. Odczyniano uroki, stawiano pijawki i bańki. Przywieziono nawet doktora z Lublina. Ale było już za późno. Przed śmiercią wezwała mnie do łoża i mówi: Gimpel, wybacz mi. A na to ja: co ja ci mam do wybaczenia? Byłaś wierną żoną. A ona powiada: niestety, Gimpel, ja cię przez wszystkie lata paskudnie okłamywałam i chcę iść do Boga czysta. I wiedz, że dzieci nie są twoje. I jakbym dostał pałką w łeb. A więc czyje? Pytam. Nie wiem, mówi. Wielu ich było, ale dzieci nie są twoje. Wyrzekła te słowa, główka jej opadła na bok, oczy zaszły mgłą. I koniec. Już nie było Elke. Na bladych wargach pozostał uśmiech. Wydawało mi się, że jeszcze mówi: oszukałam Gimpla. I taki był dorobek wszystkich moich gorzkich lat. Pewnej nocy, było to już po żałobie, zdrzemnąłem się na workach mąki i nagle zjawił się on, diabeł we własnej osobie, i zwrócił się do mnie: Gimpel, czemu śpisz? Na to ja: a co mam robić, jeść pierogi? Na to on: jeżeli cały świat oszukuje ciebie, to i ty oszukuj cały świat. Więc pytam: a jak ja mogę świat oszukać? Na to on: sikaj do wiadra, a nocą dolewaj to do zaczynu. Niech frampolskie mądrale żrą nieczystości. A co mnie za to czeka na tamtym świecie? Pytam. Na to on: nie ma tamtego świata.
Wmówiono ci go jak w chorego jajko. No a Bóg jest? A on powiada, Boga też nie ma. A więc co jest? Głębokie bagno i tyle odpowiedział. I jeszcze mi stoi przed oczami z kozią brudką, z capimi rogami, długimi zębami i ogonem. Usłyszawszy to gadanie, chciałem go chwycić za ogon, ale stoczyłem się z worków mąki i omal nie połamałem sobie żeber. I właśnie miałem wyjść za potrzebą, gdy spojrzałem na dzieżę z ciastem, które jakby się prosiło, zrób to. Krótko mówiąc, dałem się skusić. I nad ranem przyszedł zatrudniony u mnie chłopak, uformowaliśmy bochenki, posypaliśmy kminkiem i do pieca. On poszedł, a ja usiadłem sobie wygodnie i dumam, no, zemściłeś się, Gimpel, za wszystkie zniewagi. Na zewnątrz był trzaskający mróz, a tu cieplutko, żar od pieca bił w twarz, głowa mi opadła i zdrzemnąłem się. I ledwiem zasnął, przychodzi do mnie we śnie Elke, ubrana w śmiertelną szatę i woła, Gimpel coś zrobił. To wszystko twoja wina, mówię, i zaczynam płakać. Na to ona, ty głupku, jeżeli Elkę oszukiwała, to już wszystko na świecie jest kłamstwem. A w końcu czym było moje oszustwo? Oszukiwaniem siebie samej. Płacę za wszystko, Gimpel. Tam nic nie darują. I przyglądam się jej twarzy, czarna jak węgiel. Obudziłem się. Przez długą chwilę siedziałem oniemiały. Czułem, że mój los waży się na szali. Jeden krok i nie będzie dla mnie miejsca na tamtym świecie. Ale Bóg mi pomógł. Chwyciłem łopatę, wygarnąłem wszystkie bochenki z pieca, wyniosłem je na dwór i w zmarzniętej ziemi zacząłem kopać dół. Tymczasem wrócił chłopak, co robicie, panie, woła i blednie jak śmierć. Wiem, co robię, mówię, i zakopuję całe pieczywo, a chłopak stoi jak wryty. Pobiegłem do domu, wyjąłem ze schowka wszystkie moje pieniądze i rozdzieliłem je między dzieci. Dzisiejszej nocy, mówię, widziałem waszą matkę. Marnie z nią, biedaczką. Dzieci tak się tym przeraziły, że nie mogły wykrztusić słowa. Bądźcie zdrowi, powiedziałem do nich, i zapomnijcie, że kiedykolwiek istniał jakiś Gimpel. Wkładam moją kapotę, buty z cholewami, biorę sakiewkę z tałesem w jedną rękę, laskę w drugą i całuję na pożegnanie mezuzę przybitą do futryny drzwi. Wszystkich, których spotykałem na ulicy, ogarniało zdziwienie. Dokąd to? A ja odpowiadałem, w świat idę. W świat! I tak opuściłem Frampol. Wędrowałem po kraju, a dobrzy ludzie nie pozwolili mi zginąć. Minęły lata, zestarzałem się, osiwiałem. Nasłuchałem się wielu bajek, wielu kłamstw i zmyślonych historii. Ale im dłużej żyłem, tym bardziej przekonywałem się, że nie ma rzeczy nieprawdopodobnych. Jeżeli coś nie wydarzy się z jednym człowiekiem, wydarzy się z drugim. Jeśli nie dziś, to jutro, za rok, albo i za 100 lat. A co za różnica? Najbardziej zmyślona historia ma w sobie źdźbło prawdy. Czasem sobie dumam, czemu jeden wymyśla to, a drugi owo. I chodząc po domach,
Zasiadając przy cudzych stołach, opowiadam często historyjki, bajdy o diable, wilkołaku, czarowniku, o wiatraku z duchami i licho wie jeszcze o czym. Dzieci biegną za mną, dziaduniu, opowiedz bajkę. Niekiedy mówią mi, o czym chciałby posłuchać, a ja spełniam ich prośbę, a niech im będzie. A raz powiada do mnie jakiś berbeć, dziadku, przecież to ciągle ta sama bajka. I żebym tak zdrów był, ten szajgiec miał rację. I to samo jest ze snami. Już tyle lat, jak opuściłem Frampol, a ledwo zamknę oczy, znów tam jestem. I jak myślicie, kogo widzę? Elkę. Stoi przy bali z bielizną, jak w dniu naszego spotkania, ale jej twarz jaśnieje. Oczy są pełne blasku, wyziera z nich sama prawość. Przemawia do mnie niezwykłymi słowami. I chociaż po przebudzeniu się niewiele pamiętam, czuję się szczęśliwy. Elke rozprasza wszystkie moje wątpliwości i to, co wydawało mi się niepojęte, okazuje się jasne i słuszne. Użalam się przed niej, błagam, zabierz mnie do siebie. A ona mnie pociesza, miej cierpliwość, Gimpel, już jest bliżej niż dalej. I czasem całuje mnie, obejmuje za szyję. Przytula i płacze, a kiedy się budzę, czuję jej wargi i słony smak łez. Ten świat jest na pewno światem kłamstwa, ale jest o krok od świata prawdy. Za drzwiami szpitala, gdzie leżę, poczyniono już przygotowania do obmycia mojego grzesznego ciała. Grabarz jest gotów do użycia łopaty, grób czeka. Robaki są głodne. Śmiertelna koszula leży w mojej torbie. Inny nędzarz czeka już na moją wiązkę słomy. I da Bóg, że gdy nadejdzie ta chwila, pójdę tam z radością. Co by tam nie było, wszystko jest uczciwe, bez krętactwa, bez szyderstwa, bez kpiny i szwindlu. I dzięki Bogu, tam nawet Gimpla nie można oszukać.